Jeszcze gdy wybrzmiewały ostatnie strzały kampanii wrześniowej, Niemcy i Sowieci dokonali podziału ziem polskich. 28 września 1939 roku podpisano traktat o granicach i przyjaźni. Porozumienie oparto o ideę traktatu Ribbentrop-Mołotow, jednak granice podziału przesunięto z linii Wisły na linię Bugu. Ziemie, które znalazły się pod okupacją niemiecką, podzielono na dwie części. Obszary bezpośrednio wcielone do III Rzeszy, czyli Górny Śląsk, Wielkopolska, Pomorze Gdańskie, Suwalszczyzna, Ziemia Łódzka, północna część Mazowsza oraz Generalne Gubernatorstwo, czyli większość Mazowsza z Warszawą, Małopolskę oraz Polesie Lubelskie. Po agresji Niemiec na Związek Sowiecki do III Rzeszy włączono Okręg Białostocki, a do Generalnego Gubernatorstwa dystrykt Galicja ze Lwowem. Na obszarach okupowanych przez Związek Sowiecki w październiku 1939 roku przeprowadzono sfałszowane wybory, w wyniku których podjęto decyzję o bezpośrednim wcieleniu opanowanych ziem do Związku Sowieckiego. Ziemie wcielone do III Rzeszy miały być poddane pełnej germanizacji. W jej efekcie w pierwszych miesiącach zamordowano około 80 tysięcy mieszkańców tych ziem, a około 900 tysięcy pozbawiono majątku i przesiedlono do Generalnego Gubernatorstwa lub na przymusowe roboty do Niemiec. Polaków masowo więziono i wywożono do obozów koncentracyjnych. Pozbawiano ich praw obywatelskich, zlikwidowano polskie szkolnictwo oraz wprowadzono jako urzędowy język niemiecki. Wedle niemieckich pierwotnych założeń Generalne Gubernatorstwo, na czele którego stał rezydujący na Wawelu Hans Frank, miało stanowić zaplecze rolnicze. Sami Polacy mieli zostać sprowadzeni do roli niewolników. W Generalnym Gubernatorstwie zachowano polskie szkolnictwo podstawowe oraz zawodowe, a programy nauczania ograniczono do czytania, pisania, podstaw matematyki oraz zawodu. Dopuszczono używanie języka polskiego. Porządku pilnowała składająca się z polskich funkcjonariuszy policja, która od koloru mundurów otrzymała potoczną nazwę granatowej. Publikowano polskojęzyczną propagandową prasę, popularnie nazywaną gadzinówką. Pierwsze miesiące niemieckiej okupacji to akcja przeciwko polskim elitom. W ramach operacji Tannenberg na ziemiach okupowanych oraz akcji AB w Generalnym Gubernatorstwie zamordowano kilkadziesiąt tysięcy polskich działaczy politycznych, społecznych, nauczycieli, duchownych, powstańców śląskich i wielkopolskich. W ramach akcji specjalnej Kraków uwięziono, a następnie wywieziono do obozów koncentracyjnych profesorów krakowskich uczelni wyższych. Terrorowi poddano całe społeczeństwo. Prowadzono uliczne łapanki, w ramach których sprawdzano dokumenty przypadkowych mieszkańców, a podejrzanych wywożono do więzień, na przymusowe roboty lub do obozów koncentracyjnych. Symbolami okupacji stało się więzienie Pawiak oraz siedziba Gestapo w Alei Szucha. W odwecie za działania polskiego podziemia na ulicach polskich miast prowadzono publiczne egzekucje na przypadkowo uwięzionych zakładnikach. Na ziemiach okupowanych przez Sowietów Polacy stanowili mniejszość, przez co mieszkająca na tych ziemiach ludność białoruska i ukraińska bardzo chętnie ulegała sowieckiej propagandzie, której hasłem przewodnim było wyzwolenie z polskiej niewoli. Celem działań okupanta była sowietyzacja społeczeństwa, czyli narzucenie mu ideologii komunistycznej. Wszystkich mieszkańców objęła paszportyzacja, czyli przymusowe nadanie obywatelstwa Związku Sowieckiego. Całość stanowisk w gospodarce, administracji i edukacji objęli przybyli z głębi państwa urzędnicy lub miejscowi Ukraińcy, Białorusini i Żydzi. Prowadzono masową kolektywizację, czyli przejmowanie ziemi z rąk prywatnych i przekazywanie jej we wspólny zarząd zbiorowości. Prowadzono również szeroko zakrojoną nacjonalizację, czyli przejmowanie przez państwo prywatnego majątku i kapitałem. Represjom poddano elity społeczne oraz Kościół. Sowietyzowano całą edukację, tworząc z niej nosiciela idei komunistycznych. Wielu Polaków skazano na zsyłki do łagrów, czyli obozów pracy przymusowej, gdzie zmuszani byli do pracy na dalekiej północy w kopalniach czy wyrębie lasów w wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Wobec Polaków, którzy mogli stanowić potencjalne zagrożenie dla władzy sowieckiej, stosowano masowe deportacje w głąb Rosji. Kierunkiem deportacji był głównie Kazachstan oraz Syberia. Część mieszkańców, w obawie przed represjami, przyjęła ideologię komunistyczną i rozpoczęła współpracę z okupantem. Okrutny los spotkał oficerów i policjantów oraz przedstawicieli innych służb mundurowych, wziętych do niewoli przez Sowietów w trakcie kampanii wrześniowej. W związku z tym, że nie udały się działania mające doprowadzić do ich sowietyzacji, podjęto decyzję o ich wymordowaniu. Egzekucje odbyły się w kwietniu i maju 1940 roku. W ich wyniku w Katyniu, Charkowie i Miednoje zamordowano około 22 tysiące polskich oficerów. Po przekroczeniu granicy rumuńskiej polski rząd został internowany.
czyli zatrzymany w specjalnym ośrodku odosobnienia. Jednak dzięki temu nie został podpisany akt kapitulacji. Prezydent Mościcki, nie mając możliwości sprawowania swojej funkcji, skorzystał z zapisów Konstytucji Kwietniowej i wyznaczył swojego następcę. Stał się nim ambasador Polski we Włoszech Bolesław Wieniawa-Długoszowski, przedstawiciel sanacji. Na tą kandydaturę jednak nie zgodziła się Francja. Dlatego pod jej naciskiem Mościcki zmienia wybór i nominację otrzymuje Władysław Raczkiewicz, przedstawiciel opozycji i były marszałek Senatu. Nowy prezydent składa przysięgę 30 września 1939 roku i tego samego dnia mianuje premierem Władysława Sikorskiego. W listopadzie prezydent na mocy tzw. umowy paryskiej zdecydował się, że swoje prerogatywy będzie wykonywał w ścisłej współpracy z premierem, dobrowolnie w ten sposób ograniczając swoje uprawnienia. Sikorski w ten sposób stał się najważniejszym politykiem na emigracji. W tym czasie Sikorski zostaje również naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych, które zaczęły się odtwarzać na obczyźnie. Nowy rząd został złożony głównie z polityków opozycji antysanacyjnej. Co ważne, polskim władzom udało się zachować ciągłość prawną, co było niezwykle ważne z perspektywy dyplomacji międzynarodowej. Z tego też powodu został nasz rząd błyskawicznie uznany przez Francję i Wielką Brytanię oraz większość państw za wyjątkiem Związku Sowieckiego oraz Niemiec i ich sojuszników. Na emigracji powstała również namiastka parlamentu, czyli Rada Narodowa Rzeczpospolitej Polskiej z Ignacym Paderewskim na czele. Siedzibą rządu początkowo było Angers we Francji, a po jej upadku przeniósł się on do Wielkiej Brytanii. W grudniu 1939 roku Sikorski wygłosił deklarację, w której zapowiadał wyzwolenie kraju zarówno spod okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej. Sojusznicy, mimo polskich starań, nie wypowiedzieli wojny Sowietom, dodatkowo zasygnalizowali, że odzyskanie obszarów zagarniętych przez nich może być niemożliwe. Mimo braku wypowiedzenia wojny, od 17 września Rzeczpospolita faktycznie znajdowała się w stanie konfliktu ze Związkiem Sowieckim. Dyplomacji brytyjskiej to nie przeszkadzało do 22 czerwca 1941 roku, gdy atak Niemiec na Związek Sowiecki doprowadził do odwrócenia sojuszy. Od tego momentu zaczęły się naciski na uregulowanie stosunków polsko-sowieckich. Efektem tego było podpisanie 30 lipca 1941 roku przez Sikorskiego oraz ambasadora sowieckiego w Londynie Iwana Majskiego porozumienia, na mocy którego oba państwa nawiązały stosunki dyplomatyczne oraz zobowiązały się do wzajemnej pomocy w walce z Niemcami. Zapowiedziano utworzenie armii polskiej w Związku Sowieckim, a sami Sowieci zobowiązali się do tzw. amnestii dla Polaków znajdujących się w łagrach i więzieniach. W układzie Sikorski-Majski, bo tak porozumienie określano, milczeniem pominięto kwestię wschodnich granic Rzeczpospolitej. Mimo tego, że kwestia granic, a raczej jej nieporuszenie, doprowadziło do kryzysu w kręgach rządowych, prezydent Raczkiewicz nawet chciał zdymisjonować Sikorskiego, to układ będący przejawem realizmu politycznego polskich władz emigracyjnych wszedł ostatecznie w życie. 14 sierpnia 1941 roku w Moskwie podpisano dokumenty regulujące powstanie w Związku Sowieckim Polskiej Armii. Od początku proces ten napotykał na liczne trudności. Władze sowieckie utrudniały dotarcie do wojska licznym ochotnikom. Były problemy z zaopatrzeniem i dostawami broni dla oddziałów. W końcu Sowieci zażądali wysłania słabo wyszkolonych i wyposażonych jednostek na front. Dowódca polskich oddziałów, generał Władysław Anders, odmówił. Równocześnie zwrócono uwagę na fakt, że wśród ochotników nie ma oficerów, którzy dostali się do niewoli we wrześniu 1939 roku. Kiedy Sikorski z Andersem poruszyli ten temat w Moskwie, otrzymali od Stalina kuriozalną informację, że po wybuchu wojny z III Rzeszą jeńcy ci zbiegli z obozów do kontrolowanej przez Japończyków Mandżurii. Konflikt wokół armii polskiej narastał. W związku z tym, z propozycją rozwiązania problemu wystąpił Churchill, który zobowiązał się do przejęcia obowiązku zaopatrzenia i wyposażenia polskich oddziałów, jednak chciał je wykorzystać do osłony roponośnych terenów Iraku i Iranu. Stalin wyraził na to zgodę i do sierpnia 1942 roku całość sił polskich ewakuowano na Środkowy Wschód. Wraz z nimi Związek Sowiecki opuściły tysiące polskiej ludności cywilnej. 13 kwietnia 1943 roku na jaw wyszła sprawa mordu Katyńskiego. Stało się to za sprawą Niemców, którzy, ujawniając zbrodnie, liczyli na rozłam w obozie koalicji antyhitlerowskiej. Ekshumacje trwały od lutego. Aby je uwiarygodnić, zaproszono do pracy przy nich Międzynarodową Komisję, która w części składała się z jeńców alianckich.
Na miejsce przybyła również delegacja Polskiego Czerwonego Krzyża. Badania jednoznacznie wykazały, że mordu dokonano wiosną 1940 roku. Sowieci natychmiast temu zaprzeczyli i wysunęli tezę, że jeńcy polscy zostali zamordowani przez Niemców w 1941 roku, tuż po zajęciu obozów przez Niemców. Ujawnienie zbrodni katyńskiej postawiło w niezwykle trudnej sytuacji polskie władze emigracyjne, gdyż z tej sytuacji nie było dobrego wyjścia. Ostatecznie nie przyjęto stanowiska sowieckiego i zdecydowano się na poproszenie o zbadanie sprawy Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Ta decyzja spotkała się z sowieckimi oskarżeniami o współpracę z Niemcami, czego efektem była sowiecka decyzja z 25 kwietnia 1943 roku o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z polskimi władzami emigracyjnymi. Sprawa katyńska i kryzys w relacjach polsko-sowieckich spotkał się z ponownymi naciskami brytyjskimi na uregulowanie spornych kwestii. Wobec Sikorskiego równocześnie narastała opozycja wśród emigracyjnych polityków. Rosło również niezadowolenie wśród żołnierzy Andersa. W związku z tym Sikorski wyruszył na Środkowy Wschód z odwiedzinami do polskich oddziałów. W drodze powrotnej 4 lipca 1943 roku jego samolot tuż po starcie wpadł do morza. W katastrofie zginął Sikorski oraz prawie wszyscy, którzy mu towarzyszyli. Jego śmierć była dużym ciosem dla sprawy polskiej, bo ze sceny zniknął znany na świecie i szanowany polityk. Na stanowisko premiera mianowano Stanisława Mikołajczyka, a naczelnym wodzem został zwolennik twardego kursu względem Sowietów Kazimierz Sosnkowski. Zerwanie stosunków z rządem emigracyjnym było nieuniknione. Sowieci szukali tylko pretekstu, gdyż Stalin w obliczu przełomu na froncie zlecił polskim komunistom przygotowania do przejęcia władzy w Polsce. Było to o tyle proste, że na terenach okupowanych przez Niemców od początku 1942 roku działała grupa inicjatywna, która po połączeniu się z miejscowymi komunistami utworzyła Polską Partię Robotniczą. Tymczasem na terytorium Związku Sowieckiego powstał Związek Patriotów Polskich na czele z Wandą Wasilewską oraz pułkownikiem Zygmuntem Berlingiem, którzy nawoływali do walki o odzyskanie niepodległości w sojuszu ze Związkiem Sowieckim. Związek Patriotów Polskich wkrótce przystąpił do formowania własnych oddziałów wojskowych. Zanim jeszcze umilkły strzały kampanii wrześniowej 1939 roku, z inicjatywy zarówno władz wojskowych, jak i na skutek samorzutnych inicjatyw, zaczęły powstawać pierwsze struktury organizacji konspiracyjnych oraz grup partyzanckich. Tworzyli je oficerowie Wojska Polskiego, którzy nie zdołali przebić się na zachód, uniknęli niewoli i chcieli kontynuować walkę. W sumie tuż po klęsce wrześniowej powstało w kraju około 300 organizacji konspiracyjnych. Działały one głównie lokalnie i ze względu na brak doświadczenia w działalności podziemnej większość z nich została szybko wykryta i zlikwidowana przez Niemców. W Polsce nie doszło do kolaboracji z Niemcami na większą skalę. Stosunek hitlerowców do Polaków, wysiedlenia, terror i eksterminacja umacniały wolę oporu. Jednym z pierwszych oddziałów partyzanckich była jednostka stworzona przez majora Henryka Dobrzańskiego, który przyjął pseudonim Hubal. Jego oddział liczył około 300 ludzi i składał się z żołnierzy, którzy nie złożyli broń. Działali oni w mundurach Wojska Polskiego i podlegali wojskowej dyscyplinie, przez co zyskali duże poparcie miejscowej ludności. Niemcy dopiero po zakrojonej na szeroką skalę akcji pacyfikacyjnej wpadli na trop, a następnie pod Anielinem w dzisiejszym województwie łódzkim rozbili oddział Hubala. W walce zginął sam dowódca. Odmienne warunki panowały na terytoriach opanowanych przez Sowietów. Tam ludność białoruska, ukraińska, część polskiej oraz żydowska współpracowały z okupantem. Decydowała o tym skuteczna propaganda sowiecka oraz przekupstwo. W efekcie tego nie było sprzyjających warunków do tworzenia konspiracji, a powstające struktury były bardzo szybko likwidowane przez NKWD. 27 września 1939 roku w Warszawie, tuż przed kapitulacją stolicy, na rozkaz marszałka Rydza Śmigłego powstała pierwsza ogólnopolska organizacja konspiracyjna Służba Zwycięstwu Polsce, a na jej czele stanął generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Miała ona prowadzić działania konspiracyjne oraz przygotowywać się do powstania zbrojnego. Jedną z pierwszych akcji był nieudany zamach na Hitlera w październiku 1939 roku, kiedy odbierał on defiladę wojsk niemieckich w Warszawie.
Po ukonstytuowaniu się rządu na emigracji chciał on również przejąć kontrolę nad konspiracją w kraju. Dlatego 13 listopada 1939 roku utworzono Związek Walki Zbrojnej. Komendantem głównym mianowano przebywającego we Francji Kazimierza Sosnkowskiego. Natomiast organizacją w okupowanej przez Niemców Polsce kierował pułkownik Stefan Rowecki, pseudonim Grot. 14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej przekształcono w Armię Krajową, podkreślając w ten sposób jej ogólnopolski charakter. Latem 1944 roku organizacja liczyła 400 tysięcy żołnierzy, w tym 100 tysięcy w oddziałach partyzanckich, co czyniło ją największą organizacją konspiracyjną w Europie. Działalność ZWZ, a później AK, koncentrowała się wokół akcji propagandowych, na działaniach wywiadowczych, sabotażowych oraz dywersyjnych. Akcjami propagandowymi w postaci zamieszczania napisów na murach czy rozrzucaniem ulotek zajmowały się Szare Szeregi, czyli konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego. Sabotaż organizowano w zakładach pracy i polegał on na uszkadzaniu maszyn, narzędzi czy celowemu wykonywaniu pracy tak, by wytwarzać produkty wadliwe lub złej jakości. Akcje dywersyjne prowadził KEDYW, czyli kierownictwo dywersji. Między 1942 a 1944 rokiem zorganizowano ponad 3200 akcji na liniach kolejowych, mostach, pociągach czy dworcach. Pierwszą z nich była przeprowadzona w październiku 1942 roku akcja Wieniec, w trakcie której udało się na kilka godzin sparaliżować ruch na całym warszawskim węźle kolejowym. Polskie Państwo Podziemne miało zorganizowane własne sądownictwo, które wykonywało wyroki nie tylko na Niemcach odpowiedzialnych za mordy na Polakach, ale także na tych spośród Polaków, którzy współpracowali z okupantem. Wyroki wykonywane były przez żołnierzy KEDYW-u. Najsłynniejszą tego typu akcją był wykonany 1 lutego 1944 roku udany zamach na Franza Kuczerę, nazywanego Katem Warszawy. On to po objęciu we wrześniu 1943 roku stanowiska dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski wprowadził nieznaną wcześniej falę terroru na ulicach miasta. Szacuje się, że tygodniowo z jego rozkazu w licznych łapankach i towarzyszących im egzekucjach ginęło około 300 mieszkańców miasta tygodniowo. Zamach na niego przeprowadził specjalny oddział KEDYW-u o kryptonimie Pegas. Polskie oddziały starały się również odbijać z więzień przetrzymywanych żołnierzy podziemia. Do najsłynniejszych tego typu przedsięwzięć należała akcja pod warszawskim Arsenałem, która miała miejsce 26 marca 1943 roku, a w jej wyniku odbito z rąk gestapo Janka Bytnara, pseudonim Rudy. W wysiłku zbrojnym państwa podziemnego dużą rolę odgrywała działalność wywiadowcza. Zdobywano informacje o niemieckiej produkcji zbrojeniowej na terenach okupowanych, badano przemieszczanie się oddziałów niemieckich szlakami kolejowymi. To również wywiad AK zlokalizował tajny niemiecki ośrodek badań i produkcji w Pineminde na wyspie Uznam, gdzie pracowano nad samolotami pociskami V1 oraz rakietami V2. Również dzięki Polakom w ręce Brytyjczyków wpadła kompletna rakieta V2, zdobyta w akcji Armii Krajowej, a potem przewieziona samolotem na Wyspy Brytyjskie. W celu zwiększenia skuteczności działania oddziałów konspiracyjnych, władze emigracyjne zorganizowały akcje przerzucania do Polski specjalnie przygotowanych do działań dywersyjnych żołnierzy. Określani oni byli mianem cichociemnych. W sumie do kraju zrzucono ich 316, w tym jedną kobietą. 103 z nich zginęło walcząc z Niemcami. 9 zamordowali po wojnie komuniści. W trakcie walki z okupantem zginęło około 60 tysięcy żołnierzy podziemia. Największym sukcesem Niemców w walce z polskim podziemiem było aresztowanie w czerwcu 1943 roku komendanta Armii Krajowej generała Stefana Roweckiego, pseudonim Grot. Jego następcą został generał Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur. Polskie podziemie było mocno zróżnicowane. Powodem tego stanu rzeczy był fakt, że właściwie wszystkie polskie partie polityczne przeszły do podziemia i zaczęły tworzyć własne struktury konspiracyjne oraz zbrojne. Ludowcy utworzyli bataliony chłopskie, które działały na wsi i broniły chłopów przed rekwizycjami, pacyfikacjami czy przesiedleniami. Socjaliści utworzyli Gwardię Ludową Wolność, Równość, Niepodległość, która najsilniejszymi strukturami dysponowała na Górnym Śląsku i Zagłębiu. Nacjonaliści w 1942 roku z szeregu mniejszych organizacji utworzyli Narodowe Siły Zbrojne, które od 1943 roku jako głównego wroga zaczynają postrzegać Związek Sowiecki.
własne oddziały zbrojne od 1942 roku pod nazwą Gwardii Ludowej zaczęli tworzyć komuniści. Ich struktury powstawały z inspiracji Moskwy i były od niej całkowicie zależne. Stąd dochodziło do licznych tarć Gwardii Ludowej z innymi organizacjami polskiego podziemia, zwłaszcza z NSZ-em. W celu koordynacji wysiłku wszystkich stronnictw politycznych w lutym 1940 roku powstał Polityczny Komitet Porozumiewawczy, który reprezentował najważniejsze w kraju siły polityczne. W styczniu 1944 roku przekształcił się on w Radę Jedności Narodowej, odpowiednik konspiracyjnego parlamentu. Rada Jedności Narodowej w marcu 1944 roku wygłosiła deklarację pod tytułem „O co walczy naród polski”. Zawierała ona wizję przyszłej Polski jako państwa demokratycznego, uznającego prawa mniejszości narodowych. Granice przedwojenne miały być poszerzone o Gdańsk, Prusy Wschodnie oraz Śląsk Opolski. Wizja ta miała się zrealizować poprzez współpracę z aliantami zachodnimi. Współpraca z Sowietami była uzależniona od uznania przez ten kraj przedwojennych granic Polski. Od września 1941 roku na rozkaz naczelnego wodza generała Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej rozpoczął akcję scalania polskich organizacji podziemnych. Struktury Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej włączyły się oddziały batalionów chłopskich, Gwardii Ludowej Wolność, Równość, Niepodległość oraz większość Narodowych Sił Zbrojnych. Całkowicie poza strukturami konspiracji zbrojnej i politycznej pozostali komuniści, którzy ściśle współpracowali z Sowietami. Stworzony na terenach okupowanej Polski ruch oporu obejmował właściwie wszystkie dziedziny życia. Struktury polityczne, wojskowe i administracyjne były tak rozbudowane, że po wojnie rozpoczęto używać dla nich nazwy Polskiego Państwa Podziemnego. Cywilne władze podległe rządowi emigracyjnego, którego najważniejszym reprezentantem na terenie okupowanej Polski był delegat rządu na kraj. Jemu natomiast podlegały departamenty, czyli administracja centralna i terenowa. W ramach Departamentu Informacji na przykład wydawano prasę podziemną o różnej tematyce, drukowano książki, ulotki czy plakaty. Departament Kultury i Oświaty organizował tajne nauczanie obejmujące nie tylko kształcenie podstawowe, ale i studia wyższe. Odbywały się egzaminy maturalne oraz magisterskie. Za udział w tajnym nauczaniu Niemcy karali więzieniem lub obozem koncentracyjnym. Struktury państwa podziemnego miały kontakt z władzami w Londynie, co było możliwe dzięki radiostacjom oraz kurierom, pokonującym trasę z okupowanej Polski do Wielkiej Brytanii najczęściej drogą lotniczą. Do najsłynniejszych z nich należeli Jan Karski oraz Jan Nowak-Jeziorański. Niemieckie plany względem społeczeństwa polskiego dotyczyły fizycznej eksterminacji 85% populacji. Było to jedno z założeń przygotowywanego w 1942 roku Generalnego Planu Wschód. Pozostali mieli stać się niewolnikami sprowadzonych na te tereny niemieckich kolonistów. Działania okupanta miały doprowadzić do całkowitej likwidacji narodu polskiego. Realizowano to poprzez konfiskatę majątków oraz przedsiębiorstw, eksterminację, czyli fizyczne zniszczenie polskich elit, czy dostarczanie ograniczonej i zbyt małej względem potrzeb liczby żywności do poszczególnych miast Generalnego Gubernatorstwa. Obniżono płace, a rolnikom narzucono kontyngenty, czyli obowiązek dostarczenia odpowiedniej ilości zwierząt i zbiorów, które Niemcy kupowali po zaniżonej cenie. Braki różnego rodzaju towarów w oficjalnym obrocie doprowadziły do powstania tzw. czarnego rynku, czyli nieformalnego miejsca, w którym można było kupić właściwie wszystkie potrzebne produkty, tylko po znacznie wyższej cenie. Próbie fizycznej eliminacji narodu polskiego towarzyszyła planowana likwidacja polskiej kultury, co przejawiało się w zamknięciu wszystkich szkół wyższych oraz instytucji naukowych, masowemu niszczeniu księgozbiorów, muzeów oraz pomników. Część zabytków zrabowano, ale zdecydowaną większość udało się uchronić dzięki poświęceniu pracowników instytucji, w których one się znajdowały. Narzędziem niemieckiego terroru było Gestapo, czyli tajna policja. To ona stała za organizacją masowych łapanek, w efekcie których ludzi pod byle pretekstem aresztowano i wysyłano na roboty do Niemiec czy do obozów koncentracyjnych. Szacuje się, że na roboty przymusowe do Niemiec wywieziono około 2,5 miliona polskich obywateli. Mimo niemieckiego terroru zdecydowana większość społeczeństwa nie poszła na kolaborację z Niemcami.
Tego typu działania były powszechnie potępiane, a żaden poważny polityk z okresu II Rzeczypospolitej nie rozpoczął współpracy z Niemcami. Wielu Polaków bojkotowało zarządzenia władz okupacyjnych, czy wręcz celowo działało na szkodę niemieckiej administracji. Na przykład lekarze, którzy wystawiali zaświadczenia o niezdolności do pracy, czy księża, którzy wypisywali metryki chrztu ukrywającym się Żydom. Takiej bezkompromisowej postawie sprzyjały również działania państwa podziemnego, które wyrokami konspiracyjnych sądów skazywało osoby decydujące się na kolaborację na wyroki śmierci. Istniał nawet specjalny katalog zachowań, jakich Polak nie powinien podejmować wobec Niemców. Między innymi nie należało zgłaszać się do ochotnika do pracy na rzecz okupanta, czy chodzić do kin lub teatrów, które były narzędziem niemieckiej propagandy. Stąd popularne w czasach wojny hasło „Tylko świnie siedzą w kinie”. Od początku okupacji Niemcy przystąpili do masowych represji względem polskich Żydów. Nakazano nosić im opaski z gwiazdą Dawida, zakazano zmiany miejsca zamieszkania, korzystania z komunikacji publicznej oraz skonfiskowano ich przedsiębiorstwa. Na przełomie 1939 i 1940 roku zaczęły powstawać pierwsze getta. Były one przepełnione, panowały tam fatalne warunki higieniczne i celowo ograniczono dostawy żywności do nich. Szacuje się, że ze względu na panujące w gettach warunki oraz niemiecki terror zginęło tam 20% polskich Żydów zgładzonych w trakcie II wojny. W 1942 roku Niemcy podjęli decyzję o przeprowadzeniu Holokaustu. Pierwszy transport ludności do obozu zagłady w Bełżcu wyszedł w marcu 1942 roku. Stopniowo liczba gett na okupowanych terytoriach spadła z 650 do 60. Początkowo Żydzi poddawali się procesowi biernie, jednak gdy coraz powszechniejsza stawała się wiedza o tym, co dzieje się z wywożonymi, rozpoczęły się akcje oporu. Do największych należało powstanie w getcie warszawskim, które wybuchło w kwietniu 1943 roku. Szacuje się, że w trakcie II wojny światowej Niemcy zamordowali około 3 milionów obywateli II Rzeczpospolitej pochodzenia żydowskiego. W Polsce, jako w jednym z niewielu krajów w Europie, za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Pomimo tego wielu Polaków angażowało się w taką pomoc. Czyniono to albo instytucjonalnie, działając na przykład w ramach konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom Żegota, jak i indywidualnie. Jedną z najjaśniejszych postaci Żegoty była Irena Sendlerowa, która przyczyniła się do wydostania z getta około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. One, po wystawieniu fałszywych chrześcijańskich aktów urodzenia, umieszczane były w prowadzonych przez polskie siostry zakonne sierocińcach oraz w polskich rodzinach. Wśród indywidualnych bohaterów należy wspomnieć rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów, mieszkających w Markowej w Rzeszowskim. Ukrywali oni w swoim domu 8 Żydów. Niemcy niestety odkryli ten fakt. Po zabiciu ukrywających się Żydów zamordowano również małżeństwo Ulmów oraz ich 6 małych dzieci. Polska konspiracja starała się przekazać zachodnim aliantom jak najwięcej informacji o Holokauście. Witold Pilecki dał się specjalnie złapać Niemcom, by dostać się do Auschwitz. Spędził tam 31 miesięcy, budując siatkę konspiracyjną, przekazującą informacje o tym, co się dzieje w obozie, a następnie udało mu się z niego zbiec. Jan Karski, na rozkaz polskiego podziemia, m.in. dwukrotnie przedostawał się do getta, a następnie został wysłany do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, by przedstawić tam to, co sam widział na własne oczy. Niestety raporty i sprawozdania obu polskich oficerów nie wpłynęły na losy ludności żydowskiej. Oprócz postaw humanitarnych miały miejsce i działania diametralnie odmienne. Odnotowane były przypadki wydawania Żydów władzom niemieckim czy wymuszania na nich okupów w zamian za milczenie. Działań tych dokonywali ludzie określani mianem szmalcowników. Na obszarze Wołynia oraz Galicji Wschodniej doszło do wybuchu konfliktu polsko-ukraińskiego. Jego podłożem było dążenie Ukraińców do stworzenia niepodległego państwa. Początkowo mieli oni nadzieję, że uda się tego dokonać przy wsparciu Niemiec. Jednak ci ostatecznie nie zdecydowali się na takie działanie. Efektem tego było powstanie Ukraińskiej Armii Powstańczej, UPA, stworzonej przez jedną z frakcji organizacji ukraińskich nacjonalistów, na czele której stał Stefan Bandera. Od jego nazwiska członków tej organizacji nazywano banderowcami. UPA jako cel stawiało sobie walkę z Polakami, Niemcami i Sowietami o stworzenie niepodległego państwa ukraińskiego.
Zamierzano dążyć do stworzenia sytuacji, w której z terenów uznawanych przez UPA jako składowe dla przyszłego ukraińskiego państwa należy pozbyć się zamieszkujących tam innych narodowości. Dlatego w lutym 1943 roku na Wołyniu rozpoczęto przeprowadzać czystki etniczne, czyli masowe zabijanie lub wypędzanie z danego terenu przedstawicieli innych narodowości. Największe nasilenie ataków nastąpiło latem 1943 roku. W tak zwaną Krwawą Niedzielę, 11 lipca tego roku, oddziały ukraińskie otoczyły i wymordowały ludność około 100 polskich wsi. Mordów dokonywano w wyjątkowo bestialski sposób. Zabijano bez wyjątku dzieci i kobiety. Polacy mimo prób formowania oddziałów samoobrony nie byli w stanie zapobiec rzezi, a jedynie zmniejszyć jej rozmiary. Szacuje się, że na skutek działania UPA zginęło około 60 tysięcy Polaków. Rok później UPA powtórzyło tą akcję w Galicji Wschodniej. W sumie historycy szacują, że na skutek ukraińskich akcji zginęło około 100 tysięcy Polaków, a kolejne 300 tysięcy zmuszono do ucieczki. Przez cały okres okupacji AK szykowało się do powszechnego powstania. Jego forma miała być niezwykle podobna do wydarzeń, które miały miejsce w listopadzie 1918 roku, kiedy to przy minimalnym oporze rozbrojono zdemoralizowane klęskami na froncie wojska niemieckie i austro-węgierskie. Mimo tego, że w trakcie II wojny światowej wojska niemieckie na froncie wschodnim ponosiły duże klęski, to jednak wycofywały się na zachód w ogólnym porządku, ciągle zajmując nowe rubieże obronne. W związku z powyższym dowództwo AK zrewidowało swoje założenia i na przełomie 1943 i 1944 roku stworzono plan Burza, który zakładał wyzwalanie ziem II Rzeczypospolitej we współpracy z Armią Radziecką. Przy czym zakładano, że struktury państwa podziemnego oraz Armii Krajowej będą ujawniane tuż przed wkroczeniem Sowietów, tak, by występować w roli gospodarzy terenu. Polskie jednostki i administracja miały się ujawniać strefami wraz z wycofywaniem się wojsk niemieckich. Polskie władze na emigracji nie znały ustaleń konferencji w Teheranie, przez co wierzono, że wysiłek zbrojny polskiego państwa podziemnego zostanie wliczony do działań koalicji antyhitlerowskiej, przez co uda się utrzymać granice II Rzeczypospolitej oraz jej niezależność. Sygnałem do rozpoczęcia akcji Burza było wkroczenie wojsk radzieckich na terytorium II RP. Stąd jako pierwsze do walki ruszyły oddziały na Wołyniu oraz w Galicji Wschodniej. Na początku 1944 roku powstała tam licząca około 6 tysięcy ludzi 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK. Jej żołnierze walczyli często ramię w ramię z Rosjanami do lipca 1944 roku, kiedy to jednostka ta została rozbrojona przez Sowietów. Jej żołnierzy siłą wcielono do wojsk tworzonych u boku komunistów, wywieziono do łagrów, a część rozstrzelano. W lipcu 1944 roku w okręgu nowogródzkim oraz wileńskim AK przeprowadzono operację Ostra Brama, która miała się zakończyć zdobyciem Wilna przez polskie oddziały. We współpracy z Sowietami miasto zdobyto, jednak natychmiast po zakończeniu walk jednostki AK zostały otoczone i zmuszone do złożenia broni. Taki sam los spotkał polskie oddziały we Lwowie. W sumie we wschodnich województwach II Rzeczypospolitej w ręce NKWD wpadło około 50 tysięcy żołnierzy AK. Fiasko akcji Burza na wschodzie kraju w lecie 1944 roku uświadomiło dowództwu AK, że utrzymanie granic sprzed 1939 roku jest właściwie niemożliwe. Co więcej, pod znakiem zapytania stanęła sama niepodległość, gdyż rozpoczął się proces tworzenia w Lublinie rządu kontrolowanego przez Moskwę. Zdecydowano się więc na wywołanie powstania w Warszawie, gdyż zakładano, że tutaj, inaczej niż w Wilnie czy Lwowie, Stalin nie zdecyduje się na siłowe rozprawienie się z AK, a ujawnienie się struktur władzy w stolicy zmusi Sowietów do uznania władz emigracyjnych. W ocenie dowództwa podziemnego fakt ten mógł uratować polską niepodległość. Drugim czynnikiem, który wpłynął na decyzję o wywołaniu powstania, były audycje nadawane z moskiewskiego Radia Związku Patriotów Polskich. W związku ze zbliżaniem się wojsk radzieckich do Warszawy, nawoływano w tych audycjach mieszkańców miasta do spontanicznego powstania przeciwko Niemcom. Dowództwo AK obawiało się, że powstanie wywołane przez komunistów da Stalinowi do ręki argument, że tylko oni walczą z Niemcami.
AK w Warszawie nie była przygotowana do powstania. W celu uniknięcia strat wśród ludności cywilnej nie zakładano walk w stolicy. W związku z tym większość broni wysłano na wschód. W efekcie tego z 50 tysięcy żołnierzy AK w Warszawie jedynie 10% posiadało broń. Dodatkowo wojskowy plan powstania był opracowywany w pośpiechu, co spowodowało w nim liczne błędy. O terminie wybuchu powstania zadecydowało zbliżanie się do stolicy oddziałów radzieckich. 27 lipca Niemcy wezwali do kopania umocnień polowych 100 tysięcy mężczyzn ze stolicy. Polacy to polecenie zignorowali. Obawiając się niemieckich represji, rozpoczęto koncentrację oddziałów. 31 lipca komendant główny AK, Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur, otrzymał informację o tym, że na prawobrzeżnej Warszawie widziano radzieckie czołgi. Dlatego też podjął decyzję o wybuchu powstania 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00. Otrzymała ona kryptonim W. Niestety, informacja o czołgach okazała się nieprawdziwa. Bezpośrednim dowódcą oddziałów walczących w Warszawie został pułkownik Antoni Chruściel, pseudonim Monter. Pierwsze dni powstania to okres inicjatywy powstańców. Niemcy, spodziewający się akcji AK, zostali jednak zaskoczeni liczebnością i determinacją powstańców. Mimo tego, że udało się opanować znaczne połacie miasta, to większość obiektów strategicznych, takich jak mosty na Wiśle, lotniska czy koszary, pozostały w rękach niemieckich. Powstańcy opanowali większą część Śródmieścia, Stare Miasto, Powiśle, Żoliborz, Wolę i część Mokotowa. Na ulicach zapanowała atmosfera uniesienia i euforii, a do oddziałów powstańczych garnęli się liczni ochotnicy. Radość pierwszych dni przyćmiewał jednak fakt, że wszystkie punkty zdobyte przez powstańców były od siebie izolowane. Nie udało się zdobyć żadnych ważnych celów wojskowych, przez co niemożliwe stało się planowane dozbrojenie wojsk powstańczych. Tymczasem tuż po wybuchu powstania wojska sowieckie wstrzymały działania bojowe, a radzieckie lotnictwo, dominujące dotąd nad miastem, właściwie przestało w tym rejonie wykonywać loty bojowe. Po opanowaniu chaosu pierwszych dni powstania Niemcy rozpoczęli przygotowywać kontrację. Wściekły Hitler wydał rozkaz zrównania miasta z ziemią i wymordowania jego mieszkańców. Do akcji przeciwko Warszawie ściągnięto siły liczące w sumie około 50 tysięcy żołnierzy SS i policji oraz oddziały składające się z kolaborantów z ZSRS. Dowódcą niemieckich oddziałów został generał SS Erich von dem Bach-Zelewski. Niemcy, wykorzystując izolację poszczególnych powstańczych dzielnic, wyprowadzali działania kolejno przeciwko nim. Najpierw upadła wola i ochota. Na Woli doszło do masowych mordów na ludności cywilnej, które określane są przez historyków jako największa jednostkowa masakra ludności cywilnej dokonana w Europie w czasie II wojny światowej. Szacuje się, że mogło w tych masakrach zginąć od 30 do 60 tysięcy ludności cywilnej. Na Ochocie zginęło kolejne 10 tysięcy cywili. Niemcy kolejno zdobywali poszczególne powstańcze ośrodki oporu. 2 września, po niezwykle ciężkich walkach, padło Stare Miasto, potem Powiśle, Czerniaków i Żoliborz, co odcięło powstańców od Wisły. Kolejne zdobyte dzielnice to dalsze masakry na rannych w opanowanych szpitalach czy mordy na ludności cywilnej. W tej sytuacji generał Komorowski rozpoczął z Niemcami pertraktację o kapitulacji. Jednak zajęcie przez Armię Czerwoną 14 września Pragi obudziło nadzieję na dotrwanie do sowieckiej odsieczy. Ta jednak nie nadeszła. 2 października, po 63 dniach walki, ostatni bastion powstańców, Śródmieście, skapitulował. Powodem tego stanu była beznadziejność dalszej walki, brak amunicji, żywności i leków. Powstańcom udało się wynegocjować potraktowanie się poddających akowców jako jeńców wojennych. W walkach w Warszawie Niemcy stracili około 16 tysięcy zabitych, co czyni ich straty w powstaniu warszawskim analogiczne do poniesionych w całej kampanii 1939 roku. Powstańcy stracili około 18 tysięcy zabitych, 25 tysięcy rannych, a 16 tysięcy żołnierzy AK dostało się do niewoli. Ogromną cenę zapłaciła sama Warszawa oraz ludność stolicy. Szacuje się, że zginęło około 150 tysięcy mieszkańców miasta, a ponadto zniszczeniu uległo około 80% jego zabudowy. Powstanie zakończyło się militarną i polityczną klęską. Nie udało się osiągnąć żadnego z zamierzonych celów.
Powołany na uchodźstwie rząd Władysława Sikorskiego otrzymał pozwolenie zarówno od władz Wielkiej Brytanii, jak i Francji na formowanie na terenie tych krajów oddziałów Wojska Polskiego. Sikorski z dużą energią zaangażował się w ten proces, przez co na przestrzeni kilku miesięcy polskie oddziały osiągnęły liczebność na poziomie 85 tysięcy żołnierzy. Rekrutowali się oni zarówno z Polonii, jak i spośród Polaków, którzy przedarli się na zachód. Organizacyjnie oddziały polskie we Francji były podporządkowane władzom polskim, operacyjnie natomiast dowództwu francuskiemu. Dodatkowo na terenie Syrii zaczęto tworzyć Brygadę Strzelców Karpackich. Po niemieckiej agresji na Norwegię w ramach alianckich oddziałów interwencyjnych skierowano do tego kraju również Brygadę Strzelców Podhalańskich. Wzięła ona udział w zwycięskiej bitwie o Narwik, jednak w związku z ogólną ewakuacją sił alianckich polska jednostka wróciła do Francji. W kampanii norweskiej oprócz Podhalańczyków brała udział marynarka wojenna, która poniosła tam ciężkie straty. Zatonął niszczyciel ORP Grom, a na patrolu zaginął okręt podwodny ORP Orzeł. Większość polskich jednostek wzięła udział w kampanii francuskiej w maju 1940 roku. Walczyły one jednak w rozproszeniu, w ramach większych jednostek francuskich. Jako zwarte pełne oddziały walczyły 1. Dywizja Grenadierów, która toczyła ciężkie walki pod Lagarde, oraz 2. Dywizja Strzelców Pieszych, która walczyła na południowym odcinku frontu, a następnie praktycznie w całości przekroczyła granicę Szwajcarii, gdzie została internowana. W walkach wzięły udział elementy formowanej 10. Brygady Kawalerii Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka, które walczyły w rejonie Montbar, a następnie, po wyczerpaniu się możliwości walki, jej pododdziały dostały się do portów południowej Francji, skąd ewakuowały się do Wielkiej Brytanii. Ostatecznie w walkach we Francji wzięła również udział ściągnięta z Norwegii samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich. Jednak pozbawiona pozostawionej w Norwegii większości sprzętu ciężkiego i amunicji, została rozbita w Brytonii. Po upadku Francji polskie władze emigracyjne przybyły do Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuowano proces organizowania Wojska Polskiego. Z racji tego, że na Wyspach znalazło się wielu lotników, a Luftwaffe coraz śmielej zaczynała sobie poczynać, szybko przystąpiono do procesu tworzenia jednostek lotniczych. W rozpoczętej w lipcu 1940 roku powietrznej bitwie o Anglię wzięły udział 2 polskie dywizjony myśliwskie, 302 i 303, oraz wielu pilotów walczących bezpośrednio w brytyjskich jednostkach. Szczególną sławę w tej bitwie zdobył dywizjon 303, który zgodnie z oficjalnymi statystykami zniszczył 126 samolotów niemieckich, najwięcej ze wszystkich alianckich dywizjonów biorących udział w tej bitwie, stając się w ten sposób najskuteczniejszą jednostką tego starcia. Co ciekawe, mimo redukcji faktycznych zestrzeleń dokonanych przez historyków po wojnie, po konfrontacji z niemieckimi dokumentami, gdzie nawet najbardziej surowe analizy określają sukcesy dywizjonu na poziomie 45 strąceń, dywizjon 303 pozostawał najbardziej skuteczną jednostką bitwy o Anglię. W sumie polskie siły powietrzne w Wielkiej Brytanii uformowały 14 dywizjonów lotniczych. 4 bombowe, 1 rozpoznawczy i 9 myśliwskich, które uczestniczyły w walkach na froncie zachodnim do końca wojny. W działaniach na morzu aktywnie uczestniczyła polska marynarka wojenna. Tuż przed wybuchem wojny Polskę opuścił zespół 3 niszczycieli, ORP Błyskawica, ORP Grom oraz ORP Burza, które przeszły do Wielkiej Brytanii. Po kampanii wrześniowej dołączyły do nich okręty podwodne ORP Orzeł oraz ORP Wilk, które przebiły się z Bałtyku. Już w trakcie trwania wojny Polacy otrzymali od Wielkiej Brytanii w dzierżawy kilka okrętów, w efekcie czego, w momencie zakończenia konfliktu, polska flota w Wielkiej Brytanii liczyła 1 krążownik, 6 niszczycieli oraz 3 okręty podwodne. Polskie jednostki brały aktywny udział w bitwie o Atlantyk oraz w walkach na Morzu Śródziemnym, eskortując konwoje, zwalczając niemieckie okręty podwodne czy wspierając wojska lądowe w trakcie operacji desantowych. Do najsłynniejszych akcji polskich okrętów należał pojedynek artyleryjski polskiego niszczyciela ORP Piorun z niemieckim okrętem liniowym Bismarck, czy działania polskich okrętów podwodnych ORP Dzik i ORP Sokół na Morzu Śródziemnym. Te 2 okręty z racji skuteczności określano mianem straszliwych bliźniaków. W Wielkiej Brytanii próbowano odtworzyć oddziały lądowe w oparciu o żołnierzy ewakuowanych z Francji oraz o amerykańską i kanadyjską Polonię. Akcja werbunkowa w Ameryce nie przyniosła spodziewanych efektów, przez co udało się utworzyć jedynie 1. Dywizję Pancerną dowodzoną przez generała Stanisława Maczka oraz 1. Samodzielną Brygadę Spadochronową dowodzoną przez generała Stanisława Sosabowskiego. Polscy żołnierze wzięli również udział w walkach w Afryce.
Rozkazem generała Sikorskiego we francuskiej Syrii rozpoczęto formowanie brygady strzelców karpackich. Po upadku Francji przeszła ona do brytyjskiej Palestyny, a później Egiptu. Brygada wzięła czynny udział w obronie Tobruku od sierpnia do grudnia 1941 roku, a następnie uczestniczyła w dalszych walkach w Afryce do marca 1942 roku, kiedy to została wycofana z frontu. Utworzenie polskiej armii w Związku Sowieckim, a następnie jej ewakuacja na Bliski Wschód wytworzyła nową sytuację organizacyjną. Oddziały znajdujące się w Wielkiej Brytanii sformowano w pierwszy korpus polskich sił zbrojnych, a te zgromadzone na Bliskim Wschodzie utworzyły drugi korpus polskich sił zbrojnych, na czele którego stanął generał Władysław Anders. W 1944 roku liczący 50 tysięcy żołnierzy drugi korpus został przerzucony na front włoski, gdzie jednostka przeszła swój chrzest bojowy w krwawej bitwie o klasztor Monte Cassino, który ostatecznie zdobyto 18 maja 1944 roku przy stracie ponad 1000 zabitych. W ten sposób Polacy przyczynili się do przełamania niemieckiego systemu umocnień określanego mianem linii Gustawa. Drugi korpus brał udział w działaniach na terenie Włoch do zakończenia wojny, wyzwalając m.in. Ancone i Bolonię. Po lądowaniu w Normandii w drugim rzucie lądujących wojsk znalazła się polska pierwsza dywizja pancerna, która swój chrzest bojowy przeszła w sierpniu 1944 roku najpierw w nieudanej operacji Total Ice, a następnie uczestniczyła w bitwie pod Falaise, podczas której stanowiła korek zamykający niemieckie jednostki w okrążeniu. Pierwsza dywizja walczyła dalej na północnym odcinku frontu, wyzwalając Belgię i Holandię, a szlak bojowy zakończyła zajmując bazę niemieckiej marynarki wojennej Wilhelmshaven. W walkach na froncie zachodnim wzięła również udział pierwsza samodzielna brygada spadochronowa, która została użyta w nieudanej operacji Market Garden we wrześniu 1944 roku. Zrzucona pod Arnhem, gdzie poniosła duże straty. W końcowej fazie wojny polskie siły zbrojne liczyły blisko 200 tysięcy żołnierzy. Stalin w związku z przygotowywanym atakiem na zachód Europy rozpoczął przygotowania do formowania zależnej od siebie armii polskiej. Podjął je już w 1940 roku, prowadząc agitację wśród polskich oficerów w Katyniu. Jednym z niewielu, który zdecydował się na współpracę, był pułkownik Zygmunt Berling. Po podpisaniu układu Sikorski-Majski w lipcu 1941 roku, na mocy którego rozpoczęto tworzenie polskich oddziałów podległych rządowi emigracyjnemu, ci oficerowie zostali włączeni do tej armii, jednak po jej ewakuacji pozostali na terenie Związku Sowieckiego. W maju 1943 roku rozpoczęto formowanie polskich oddziałów podporządkowanych Związkowi Patriotów Polskich. Pierwszą utworzoną jednostką była pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, która tuż po utworzeniu, mimo niezakończonego szkolenia, została przerzucona na front. Jej dowódcą był pułkownik Zygmunt Berling. Swój chrzest bojowy przeszła jednostka w październiku 1943 roku w bitwie pod Lenino, w której poniosła dotkliwe straty i została wycofana na tyły. Kontynuowano proces rozbudowy polskich oddziałów. Uległ on przyspieszeniu po wejściu wojsk radzieckich na ziemię polskie. Ich liczebność osiągnęła pod koniec 1944 roku około 180 tysięcy żołnierzy i jednostki wtedy otrzymały oficjalną nazwę Wojska Polskiego, a organizacyjnie zostały ujęte w pierwszą i drugą armię Wojska Polskiego. Znaczną część kadry oficerskiej stanowili oficerowie sowieccy, często polskiego pochodzenia, oddelegowani do służby w Wojsku Polskim. Oddziały pierwszej Armii Wojska Polskiego brały udział w przełamaniu wału pomorskiego czy krwawych walkach o Kołobrzeg. Część jej jednostek brała udział w szturmie Berlina. Druga armia wzięła udział w operacji berlińskiej, osłaniając na terenie Łużyc zgrupowanie atakujące bezpośrednio stolicę Niemiec. Na skutek fatalnego dowodzenia przez generała Karola Świerczewskiego polskie oddziały zostały wystawione na niemieckie kontrnatarcie, które znane jest jako bitwa pod Budziszynem. W jej wyniku pozbawione właściwie doświadczenia bojowego polskie oddziały poniosły ogromne straty. Oficjalnie w ciągu 9 dni walk stracono ponad 18 tysięcy zabitych, rannych i zaginionych, co stanowiło prawie 22% całości sił. Większe straty w trakcie II wojny Polacy ponieśli tylko w kampanii wrześniowej i Powstaniu Warszawskim. Od końca 1942 roku na terenie Polski rozpoczął funkcjonowanie konkurencyjny względem rządu emigracyjnego Komunistyczny Ośrodek Polityczny, czyli Polska Partia Robotnicza.
tworzyła ona oddziały partyzanckie, początkowo nazywane Gwardią Ludową, którą przemianowano później na Armię Ludową. W tym samym czasie w Związku Sowieckim powstał Związek Patriotów Polskich, który rozpoczął proces formowania oddziałów wojskowych u boku Armii Czerwonej. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 1944 roku powstała Krajowa Rada Narodowa, czyli samozwańcza namiastka przyszłego parlamentu, w której zasiadali jednak tylko przedstawiciele partii lewicowych zdominowanych przez PPR. Na początku 1944 roku Armia Czerwona, spychając wojska niemieckie na zachód, przekroczyła przedwojenne granice polskie. Jednak dopiero wraz z przejściem przez Bug w oficjalnej propagandzie zaczęły się pojawiać informacje, że wkroczono na terytoria polskie. Dopiero wtedy też w Moskwie z inicjatywy Związku Patriotów Polskich oraz Krajowej Rady Narodowej powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, czyli namiastka przyszłego rządu. Były to działania zgodne z postanowieniami konferencji w Teheranie, na której Brytyjczycy i Amerykanie zgodzili się na przesunięcie granic państwa polskiego właśnie na linię Karzona. Oczywiście decyzje tej konferencji były podejmowane ponad głowami polskiego rządu oraz Polaków i utrzymywane były w tajemnicy. O swoim istnieniu PKWN poinformował w manifestie z 22 lipca 1944 roku, który został wygłoszony na antenie Radia Moskwa. Z dokumentu wynikało, że PKWN jest jedynym legalnym rządem w Polsce. Formalnie skupiał przedstawicieli różnych partii. Na jego czele stanął socjalista Edward Osóbka-Morawski, jednak faktycznie cały komitet znajdował się pod kontrolą komunistów i był całkowicie zależny od decyzji Stalina. Siedzibą PKWN został Lublin, a tereny, którymi rząd ten administrował, określano mianem Polski Lubelskiej. Za jego zgodą, na czas trwania działań wojennych, najwyższą władzę oddano Stalinowi, a na terenach kontrolowanych przez Armię Czerwoną rozbijano struktury Armii Krajowej. Pod koniec 1944 roku Stalin podjął decyzję o przekształceniu PKWN w rząd tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej. Na jego czele stanął również Edward Osóbka-Morawski, a w jego skład weszli oprócz PPR-u przedstawiciele kontrolowanych przez komunistów partii lewicowych, Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego oraz Stronnictwa Demokratycznego. W lutym 1945 roku w Jałcie rozpoczęła się kolejna konferencja Wielkiej Trójki. W jej trakcie, pod naciskiem Stalina, podjęto decyzję o utworzeniu tymczasowego rządu jedności narodowej, w skład którego oprócz komunistów mieli wejść przedstawiciele rządu emigracyjnego. W Polsce miały odbyć się wolne wybory, choć bez międzynarodowej kontroli. Podjęto również decyzję o oparciu polskiej granicy wschodniej o linię Karzona. Natomiast na zachodzie granice miały być przesunięte tak, by zapewnić znaczny przyrost terytorialny. Decyzje konferencji w Jałcie zostały publicznie ogłoszone, co spowodowało szok i niedowierzanie w znacznej części polskiego społeczeństwa oraz jego elit politycznych. Rząd na emigracji uznał te postanowienia za zdradę. W celu uzyskania przychylności ludności chłopskiej zdecydowano się na przeprowadzenie reformy rolnej. Rozpoczęła się ona we wrześniu 1944 roku. W jej efekcie przymusowo i nieodpłatnie odebrano ziemię dużym właścicielom ziemskim, której 1/3 przekazano chłopom, a 2/3 przejął Skarb Państwa. W styczniu 1945 roku na skutek radzieckiej ofensywy z Nadwisły opanowane zostały wszystkie ziemie polskie i znalazły się one w rękach administracji rządu lubelskiego. Równocześnie trwał proces likwidacji struktur podziemia niepodległościowego. 19 stycznia 1945 roku komendant główny Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki, rozwiązał Armię Krajową. Decyzja ta miała chronić większość żołnierzy przed represjami ze strony Sowietów. W celu walki z nimi utworzono już w 1943 roku nową, ściśle zakonspirowaną organizację Niepodległość, w skrócie NIE. Jej organizatorem był dowódca KDW, generał Augustyn Emil Fieldorf, pseudonim Nil. Jej żołnierze nie brali udziału w akcji Burza i pozostawali w konspiracji nawet względem struktur Armii Krajowej. Pod naciskiem Brytyjczyków rząd emigracyjny podjął próbę rozmów z komunistami. Generał Okulicki oraz delegat rządu na kraj, Jan Stanisław Jankowski, otrzymali od Sowietów listowne zaproszenie na rozmowy. Gdy na nie przybyli, mimo otrzymanych wcześniej gwarancji bezpieczeństwa, zostali aresztowani i przewiezieni do Moskwy. Taki sam los spotkał 14 innych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. W czerwcu 1945 roku Sowieci rozpoczęli pokazowy proces nazywany procesem 16, w którym aresztowanych oskarżono o szpiegostwo, dywersję i działalność przeciw Związkowi Sowieckiemu.
Na najwyższy wyrok skazano Okulickiego – 10 lat. Jednak wkrótce, w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, generał zmarł w więzieniu. Taki sam los spotkał Jana Stanisława Jankowskiego. Mocarstwa zachodnie na ten akt bezprawia nie zareagowały. W czerwcu 1945 roku w Moskwie odbyło się spotkanie przedstawicieli mocarstw, rządu tymczasowego oraz grupy niekomunistycznych działaczy politycznych z byłym premierem emigracyjnego rządu Stanisławem Mikołajczykiem na czele. Na spotkaniu ustalono skład tymczasowego rządu jedności narodowej, którego premierem został Edward Osóbka-Morawski, a wicepremierami Władysław Gomułka oraz Stanisław Mikołajczyk. W ciągu kilku następnych miesięcy tymczasowy rząd jedności narodowej został uznany przez większość państw świata, co było równoznaczne z delegalizacją rządu emigracyjnego.